To będzie Radomsko jakieś, nie? Krzesełko. Buciki, proszę bardzo, ładnie ustawiona, dziecięca, muszę sobie wybrać. To mi znowu pomieszane. No i tyle, zamknięte. Takie dziwne te kosze. Czekaj. Wadę nóżkę, jedną rupamy. Tu jest jakaś pompa. To na sądę mogę być. Nie wiem, tu piszę. To się inaczej nie nadaje na nic. Gaśnica. Aha, gaśnica. Pianowa. No to stara. Wyglądająca jakby z jakiegoś PRL-u. Mhm. Uruchomienie gaśnicy zająć, żeby zbliżyć się do ognia. Powinna być gdzieś data. To kiedy, nie? Nie widzę. Ale na pewno stara. Radu, kolejny śmietniczek. Zaraz obok. Co tu mamy? Ciężko stwierdzić. Jakieś materaca. Coś miękkiego. Jakiś worek. Tu nawet jakiś fotel. Ale czy to do wzięcia, czy to ktoś sobie postawił i będzie się opalał przed blokiem? Nie wiem. A tu znalazłyśmy tygrysa. Jest ogromny. Ciekawe, czy w ciąży, czy taki schorowany? Taki gruby. Czy taki gruby, no? Jest potężny. Koteksy. Tu mamy deski i Kraków ma tak rozwiązane, że tutaj ma na przykład niektóre osiedlach jest składownia ukryta normalnie w bloku. Pewnie będzie zamknięta, no oczywiście. No. Można zawiadomić wywóz gabaretów. Rzekomo, ale pewnie to jest jakaś reklama czegoś. Jest to coś ciekawego, chyba same deski. Co jest takie, no? Takie coś podle. Wysypisko. Coś ciekawego. Obrazek. Ta płaczka by miała podchodzić kiedyś, nie? Ta płaczka, że zniszczono nogi. To masakra. Co to jest? No, zbórki. Ta. Snicz. Cześć, zielony. Wybór psa mówię. Modlitwo, do tej domy. No, 2006 chór. Tego nie pokazujemy. No, tam są twarze. Dopchłam się do ciebie. Wzory polskich haft. O! To jest fajne. To jest fajne. Pokażę mi. O, to jest takie. Muszę sobie wyciągnąć. Auto tylko.
jeszcze nie chcecie? Nie, nie. Kraków, miasto zmian. Z jakiś kawał plastiku, nie mam pojęcia co to. Nic ciekawego. Jest poduszka. Pani się pytała, czy ją chcemy, ale... Chcemy. Ty ją chcesz? To już poduszka by się chciała. No widzę. Sprawdzimy. Modlin Kraków. No. Czy jakieś wystawki przed blokiem? Coś ciekawego. Same słoiki, jakieś półeczki. Nie, oczywiście zamknięte. To taki kwietnik? Tak, tu jedynie ma. No, ale to wystarczy uciechać, bo sobie bez tego będzie. No, albo, no, będzie bez tego, albo to jakoś naprawimy. No. Bo to stabilne, widzisz. No. No. Ja wydaje mi się, że to jest fajna rzecz. Ciekawe jest. Ciekawe to tutaj zrobione, no. Okej. Tak to wygląda. Stare gazetki. Jeśli bardzo stare, to ma to sens. No to jest cały taki... Segregator zdrowia. Ciekawego. I kolejny zaraz obok jest krzesełko jakieś, tutaj jakiś gruz i znowu dużo, dużo materiału drzewnego. O, stara taka drewniana zamykana półeczka. Okej, to mamy kolejne dwa siedziska. Takie coś. Tutaj worek jakiś. Spadków. Chyba tak. No, mocno zużyty drapak. Tak, tak, tak. To spęknięte całe, no. Ale ta komoda fajna. Taka komoda tutaj jedna. Teraz jeszcze za chwilę sprawdzimy. Drzwi. I tutaj też jedna komoda. Druga komoda. Z czego to są? Z świdnickiej fabryki mebli. No. To chyba, że tego drapaka małego. Ta część. I kolejnie. Coś tutaj ciekawego jest. Czy rosyjskie coś chyba, takie oto krzesło jedno drewniane, część krzesła gamingowego, taka półeczka, dużo gabarytów dzisiaj tutaj, ale tutaj nigdzie nie można wejść niestety. Nie da się ich odkręcić.
Tak, niestabilne troszkę, no. Jak spękane. Musiał wstać bardzo długo. No to nie. Mamy takie dwa. I fakt faktem, no, no ciężko potem takie coś obrobić. Deska. No nic, no to tym razem Kraków nas na sam koniec nie wynagrodził. A to zostawimy może, komu się to w nas coś przyda, jakąś wizję będzie mieć na to. No nic, lecimy.